Awaria nie musi kosztować. Wizyta hydraulika pachnie nie tylko samym hydraulikiem. Tomasz ma pecha i jego prysznic się zapchał, oddając treść ze swoich rur na całą łazienkę. Tomek to zaradny życiowo właściciel hurtowni artykułów do dekoracji wnętrz, ale na widok tego, co zostało z jego łazienki, miał łzy w oczach. A i obiad od intensywnej woni delikatnie mu się cofnął. Lecz Tomek wytrzymał, bo to nie tylko biznesmen, ale i twardziel. Tomek spędził cały weekend w Tatrach. Sprzątanie łazienki to zdecydowanie większe wyzwanie niż wdrapanie się na orlą perć, mnicha, świnicę, a nawet rysy. Najbardziej jednak boli Tomka wizja wyprawy do sklepu z chemią gospodarczą. W górach Tomek może oszczędzać ile wlezie. Mycie piaskiem z rzeki brudnych garnków to dla Tomasza nic szczególnego. Ale miasto to nie plener. A granulki do udrażniania rur to koszt około 12 zł za pół kilo. Czas jednak skończyć z miejskimi fanaberiami. Dlatego konieczny jest tu patent na kasę. Tomek zamiast wydać 15 zeta na granulki, wyda 2 zł na kilogram soli spożywczej i odetka rurę za niemal 10-krotnie mniejszą kasę. I bierzemy się do pracy. Postępujemy tak samo jak z burżuazyjnym granulatem. Należy wsypać sól w zatkany odpływ, a całość zalać gorącą wodą. Po około kwadransie rura jest udrożniona, a cały proces bardziej eko. Także dla naszych pieniędzy, jak zwykli mawiać górale. Przynajmniej ci, co słabo gwarą mówią. Pytanie tylko, czy to dobry patent? Głos w tej sprawie zabierze ekspert. O proszę, domowe sprzątanie. Jestem jak najbardziej za. Dlaczego? Są to środki przede wszystkim tańsze, bardziej ekologiczne, więc dla nas również zdrowe. Są łatwo dostępne, możemy je zdobyć w każdym sklepie na rogu oraz u siebie w kuchni. Teraz Tomasz, choć boso, to w ostrogach, zabierze się za brudną kabinę prysznicową. Za litr profesjonalnego płynu do czyszczenia łazienki wypadałoby zapłacić około 15 zł. Tomasz, jako zdobywca najwyżej położonego miejsca w Polsce, nawet nie myśli o takim wydatku. Wspina się więc na wyżyny pomysłowości i sięga szczytów oszczędności, żeby bezmyślnie nie trwonić cennych złotówek. Do wyczyszczenia kabiny Tomasz wykorzysta ocet spirytusowy z ciepłą wodą. Koszty spadają jak lawina, z 15 do 3 zł za litr preparatu. Chwila szorowania, 5 razy tańszym roztworem i kabina prysznicowa błyszczy. Na koniec Tomasz użyje jeszcze trochę sody oczyszczonej, która działa antybakteryjnie i kabina wygląda jak nowa. Wizyta fachowca, który przetkałby, ale z całą pewnością nie pomógł zmywać i czyścić oraz nie pomógłby z butami, to koszt około 100 zł. Tomka usunięcie skutków przykrego incydentu kosztowało około 10 zł. Ciężko powiedzieć, że czysta, ale za to jaka oszczędność.